Witajcie nas, jesteśmy ludźmi, którzy realnie poznali Jezusa w swoim życiu. We are the people who had a real encounter with Jesus in our lives. I dzisiaj stoimy tu i mówimy wam o żywym Bogu, którego realnie spotkaliśmy. And we are standing here today talking to you about the God we have personally met in our life. I chcę, żebyś dzisiaj się na chwilę zatrzymał i posłuchał o tym, jak wielki i wspaniały jest Bóg. And I want you to stop and listen how wonderful God is. Wiecie, ja byłem od zawsze religijnym człowiekiem. You know, I've always been a religious person in my life. Chodziłem do kościoła. I went to church. Robiłem różne religijne obrzędy w swoim życiu. I was doing some religious rituals. I wiecie, w moim życiu cały czas poszukiwałem nadziei. But you know, I was for all my life, I was looking for hope. Kilkakrotnie chciałem popełnić samobójstwo w moim życiu. Couple times in my life I wanted to commit suicide. Żyłem w odrzuceniu, nie akceptował mnie żaden praktycznie człowiek. I was living as a rejected person and no one, almost nobody has accepted me. Byłem na takim marginesie społecznym. I was like on the edge, I was living on the edge of the society. I nie wiedziałem już, co będzie dalej z moim życiem. And I like didn't know what will happen with my life. Ale 6 lat temu. But 6 years ago. Na ulicach Warszawy w centrum usłyszałem Ewangelię. I've heard gospel in Warsaw. Usłyszałem o tym, że Bóg jest dobry i że on mnie w ogóle nie potępia za to, z jaki byłem, ponieważ on umarł za moje grzechy i wszelki sąd spadł na niego. I've heard that God is good and he doesn't see me as a bad man because every my punishment I should receive, it fell on the Jesus. Wiecie, religia na całym świecie mówi, że Jezus to jest jakaś mała Boża, że to jest jakiś mały Jezusik. The religion in all over the world, it tells you that God is some little God just who can do nothing with you. I ja całe życie tak myślałem. And I was thinking like this also all my life. Ale 6 lat temu zawołałem do Jezusa. But 6 years ago I called to Jesus. I się z nim pojednałem i się z nim spotkałem realnie. And I have united with him and I had a meeting with him. I dzisiaj wam głosimy o tym, że musicie się spotkać z żywym Bogiem. And today we are telling you that you must meet with the living God. Że musicie się na nowo narodzić. You must be born again. Że musicie spokutować z dotychczasowego swojego życia. You must stop doing what have you been doing for all your old life. Że musicie wiedzieć o tym, że przez wasze dobre uczynki nie możecie wejść do nieba. You must know that because of your good deeds you cannot enter heaven. Że nie pomogą tobie sakramenty, że nie pomogą tobie żadne obrzędy religijne. No religious cults will help you with this. Tylko w Chrystusie. Only in Christ. Jest prawdziwe zbawienie. There is a real salvation. Tylko on może zbawić twoje życie. He's the only one who can save your life. Słowo Boże nam mówi. The word of God tells us. Że Bóg tak bardzo miłował świat. That so God beloved the world. Że zesłał swojego syna. So he gave his only begotten son. Aby każdy człowiek. So anyone. Który w niego wierzy. Who will believe in him. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Shall receive everlasting life and not perish. To jest Ewangelia. And this is the gospel. Wymiana krzyżowa. The cross of Jesus. O tym, że Jezus Chrystus wziął wszystkie swoje grzechy. That Jesus Christ has took all of your sins. O tym, że on przebaczył ci wszystko. That he have forgave you everything. O to, że on powstał z martwych. That he rose from dead. I jeżeli w to uwierzysz. And if you will believe in this. Jeżeli wyznasz swoimi ustami. If you will say with your mouth. Że on jest twoim Panem i Zbawicielem. That he is your Lord and Savior. I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. And you will believe in your heart that God has rose his son from death. Zbawiony będziesz. You will become saved person. You will receive salvation. Tu nie chodzi o to, żebyś cokolwiek robił, się starał. It's not about you will do something. Bo wiara. To jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Salvation is for free.
Ale musisz przyjąć to przez wiarę. But you must receive it by believing in this. Potrzebujesz uwierzyć w to, co Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. You must believe what Jesus has done on the cross of the Calvary. Uwierzyć w tą prawdę. You uwierzyć w to, in co dokonał na krzyżu za ciebie i za mnie. Believe that he died on the cross for me and you. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz się z nim pojednać. Today is the day that you can receive the unity with him. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz zostać wolnym człowiekiem. Today is the day when you can become a free person. Dzisiaj jest dzień, kiedy kajdany swojego życia mogą spadnąć. Today is the day that chains that are binding you, they can fall down. Nieważne jakikolwiek grzech masz w życiu, nieważne jaki problem przychodzisz teraz w swoim życiu. No matter what sin you are in, or whatever problem you are facing now in your life. Wystarczy, że zawołasz do Jezusa. It's all about that you call to Jesus. Wystarczy, że dzisiaj, bo już Jezus chce się z tobą realnie spotkać. It's only about you telling to God, Jesus, I want to have a real encounter with you tonight. Zawołaj dzisiaj do Niego. Just call to Jesus tonight. Dzisiaj oddaj mu swoje życie. Give your life to him tonight. Uwierz to, co on zrobił dla ciebie. Believe what he has done for you. Ja uwierzyłem 6 lat temu. I have believed 6 years ago. I pojednałem się z nim. And I have united with him. I spotkałem się. And I have met. Zostałem uwolniony od masturbacji. Zostałem uwolniony od wielu rzeczy, które byłem zniewolony. He delivered me from masturbation, from many things I've been enslaved with. Jeśli masz jakikolwiek problem w swoim życiu, to wiedz, że w Chrystusie tylko jest wolność. If you have any problem with your life, that you must know that only in Christ there is a freedom you can find. Jeżeli chcesz być wolnym człowiekiem, if you want to be a free person, możesz przyjść tutaj do nas. You can come to us. Ponieważ Chrystus mieszka w nas. Because Christ, he's living in us. Modlimy się tutaj o chorych. We pray here for sick people. Wypędzamy demony. We cast out the demons. Jeżeli jesteś zniewolonym człowiekiem. If you are an enslaved person. Jeżeli masz depresję. If you have depression. Lub jakikolwiek inny problem w swoim życiu. Or whatever problem you're facing within your life. Lub może masz jakąś chorobę w swoim ciele. Or maybe you carry some sickness in your body. Może lekarze powiedzieli tobie, że już nie ma dla ciebie żadnej nadziei. Maybe doctors, they told you that there is no hope for you. To chcę, żebyś dzisiaj przyszedł tutaj na to miejsce. I want you to come here to us. Chcę, żebyś dzisiaj przyszedł i będę się modlić o ciebie. I want you to come here, I will be praying for you. Przyjdź, nie wstydź się. Come, don't be ashamed. Przyjdź po swoją wolność dzisiaj. Come and get your freedom. Przyjdź po swoją wolność. Come receive your freedom. Chrystus jest realny. Because Christ is real. On już nie wisi na krzyżu. He's not hanging on the cross. On zmartwychwstał. He rose from death. On prawdziwie zmartwychwstał. He really rose from death. On naprawdę żyje. He's really alive. Ponieważ go spotkałem realnie kilka lat temu. Met him couple years ago. I tak samo ty możesz dzisiaj go spotkać w swoim życiu. And you can also meet him in your life today. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Today is the day of salvation. To dzisiaj zawołaj do niego. So today you call to him. Jest szansa dla ciebie. There is a chance for you. Nie może myślisz sobie. Maybe you think. Że już jesteś skończony. That you are finished person. Że już dla ciebie nie ma żadnej nadziei. There is no hope for you. Że jakoś to życie sobie przeżyjesz. That you will live this life somehow. Przyjacielu, dzisiaj zaufaj jemu. My friend, today you trust on Jesus. Bo tylko on może tobie pomóc. Because he's the only one who can help you. Ja chodziłem po wielu lekarzach w swoim życiu. I used to visit a lot of doctors in my life before. I szukałem rozwiązania na moje życie. I've been looking for a reason, for something that will help me in my life. Ale żaden człowiek nie mógł mi realnie pomóc. But no man could help me for real. I w Biblii przeczytałem, że jeżeli Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. But in the Bible I've read that the Son, he will set you free for real. Saka paretili ryba satalor i szapare siki reberitanas. Jesteś osobą, która od 3 lat ma depresję. You are a person that is in the depression for 3 years now. Jesteś z okolic Grecji. You live around Greece. Jeżeli mnie teraz słuchasz, if you can listen to me now, if you can hear me. To słuchaj mnie uważnie. Listen to me carefully. Jest dla ciebie rozwiązanie i wyjście z swojej sytuacji. There is a hope for you and there is a help for you from a situation.
potrzebujesz realnie zawołać do Chrystusa. You need to call to Jesus for real in your heart. Zawołaj do Niego dzisiaj. Call Him, call on Him today, tonight. Zawołaj, powiedz: Jezu, chcę się z Tobą spotkać. Say, Jesus, I want to meet with you. Powiedz to dzisiaj ze szczerego swojego serca. Say this tonight from the deep, from the bottom of your heart. Jeśli masz odwagę, to przyjdź tutaj na to miejsce. If you are brave enough, just come to us. Jeżeli nie masz tej odwagi, to po prostu przyjdź. Zawołaj do Niego, uwierz w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty za Ciebie. If you aren't brave enough to come to us, just call on Him, just say to Jesus and believe what He has done on the cross for you. Nie musisz się zmagać z tą depresją. You don't have to carry on and go on with this depression anymore. Możesz być od tego całkowicie wolna. You can be free today, tonight from this. Wystarczy tylko Twoja decyzja i Twoja wiara. It's only about your decision and your faith. Przyjście i uwierzenie w to, co Jezus Chrystus zrobił dla Ciebie. Believe in what Jesus Christ has done for you. On uwolnił moje życie. He has set my life free. I może też uwolnić Twoje życie. And He can also set you free. Tylko i wyłącznie to jest Twoja decyzja. It's only about your decision. Bóg powiedział, on odkłada przed Tobą życie i śmierć. God said that I lie in front of you death and life. Wybierz życie, abyś żył. So you choose life to live on. Wybierz życie, wybierz Chrystusa dzisiaj. Choose the life and choose the Christ tonight. Każdy człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, jest martwy duchowo. Every man who comes to this earth, he's deaf in his spirit. I każdy człowiek jest oddzielony od Boga, który nie poznał Jezusa. And every man who has not met Christ personally on earth, he's divided from God. Dlatego dzisiaj wam głosimy. So today we tell you, we preach you this news. Że wasz duch musi się narodzić na nowo. Your spirit must be born again. Musi się spotkać realnie z Chrystusem w swoim życiu. You must meet with Jesus. I masz tą możliwość. And you have this possibility. Ponieważ On umarł za ciebie i za mnie. Because He has died for me and you. To jest prosta Ewangelia. It's the simple gospel. Ja uwierzyłem w tą Ewangelię 6 lat temu. I have believed in this gospel 6 years ago. I moje życie całkowicie się zmieniło. And my life has completely changed since then. Uwierz też ty w to. So you also believe in it. Nie mów, że wszystko będzie dobrze, jakoś to będzie. Don't tell me like everything will be fine somehow, you know. Jeżeli nie oddasz życie Jezusowi, to pójdziesz do piekła. If you will not give your life to Jesus Christ, you will go to hell and you will die. Ale jeżeli przyjdziesz do Niego i pojednasz się z Nim, to pójdziesz do nieba. But if you will come to Him and unite with Him, you will go to heaven. Nie ma innej drogi. There is no other way. Saka libera tolora sa libera tar. Yebashata libera satulona daribitlo. Ishabarento sotulurita rabatsakere. Ipashata lere bitsoroto. Jesteś osobą z Wielkiej Brytanii. You come from Great Britain. I dwa dni temu. And 2 days ago. Zdarzała się sytuacja w Twoim życiu. The situation came to your life. Gdzie zginęła Twoja dziewczyna. Where your girlfriend, she has died. I przychodzisz wielką... wielką taką depresję w swoim życiu. And you are in this big depression now in your life. I nie wiesz co sobą, nie wiesz co sobą będzie. But you don't know what's gonna happen with your life now. Nie widzisz żadnej nadziei na swoje życie. Like you see no hope for your life. Bo masz tą traumę z powodu śmierci tej twojej dziewczyny. Because now you live with this trauma because your girlfriend has died. Wiesz, jedynym ratunkiem dla ciebie jest teraz, abyś ty przyszedł i pojednał się z żywym Bogiem. The only like save for you is just you come and unite with the living God. Abyś ty nie poszedł do piekła, ale żeby twoja dusza została uratowana. So you won't go hell, but your soul will get saved. Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Christ said, I'm the way, the truth and the life. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. And no one comes to the Father but only through me. Myślisz sobie, że są jakieś inne drogi do Boga. You think that there are some other ways you can reach God. Szukałeś w wielu religiach. You've been searching in many religions. Ale chcę ci powiedzieć o tym. I want to tell you about this. Żadna religia nie może ciebie zbawić. Like no religion can save you. Żaden człowiek duchowy nie może ciebie uratować. No like spiritual guide can save you. Tylko w Chrystusie jest zbawienie. Only in Christ there is salvation. Tylko w Nim jest prawdziwa wolność. Only in Him there is a like real freedom. Uwierz w to.
co on dokonał na krzyżu. Believe what he has done on the cross. Pojednaj się dzisiaj z nim, zawołaj do niego, że chcesz realnie go poznać w swoim życiu. Unite with him today and tell him that I want to meet you for real in my life. On nie zostawi ciebie samego, jeżeli ty do niego zawołasz. He won't leave you alone if you will call on God. Jeżeli chcesz, to przyjdź tutaj, będziemy się o ciebie modlić. If you want, come to us and we will pray for you. Przyjdź tutaj na to miejsce. Come here to this place. Wszyscy ludzie, którzy są chorzy. Everyone who is sick. Wszyscy ludzie, którzy są zadomonieni. Everyone who carries demons with themselves. Przyjdźcie tutaj do nas. Just come to us. Przyjdźcie po swoją wolność. Come and receive your freedom. Wszelka choroba. Every sickness. Jest od diabła. It's from the devil. Ponieważ na krzyżu Golgoty. Because on the cross of the Calvary. Jezus Chrystus rozłożył swoje ręce. Jesus Christ has spread his arms. I powiedział, wykonało się. And he said it is finished. Wszelka choroba spadła na Jezusa. Every sickness fell on Jesus. A więc wszelka choroba, która jest tutaj na ziemi. So every sickness that is here on the earth. Jest nielegalnie. It's in the illegal way. Jedynie I w Chrystusie wszelka choroba została zniszczona. Only in Christ every sickness has been destroyed. A więc jeżeli dzisiaj chorujesz, so if today if you are sick, może chorujesz na jakąś śmiertelną chorobę, maybe you are sick some fatal sickness. To dzisiaj możesz zostać uzdrowionym. Today you can get healed. To dzisiaj możesz być wolnym. Today you can be free. Dzisiaj jest dzień. Today is the day. Kiedy możesz się pojednać z tym Bogiem, o którym dzisiaj wam głosimy. When you can unite with this God that we are telling you about tonight. Chrystus jest Bogiem. The Christ is God. On jest jedynym ratunkiem. And he's the only safe. Przyjdź dzisiaj do niego. Come today to him. Uwierz w Ewangelię. Believe in gospel. Jeżeli chcesz więcej z nami porozmawiać. If you want to talk with us more. Przyjdź tutaj do nas. Please come to us. Jeżeli jesteś chory, przyjdź. If you are sick, come. Przyjdź. I weź swoją wolność do swojego życia. And receive your freedom in your life. Amen. Amen.